W najwyższym punkcie pętli zakreślonej przez samolot na pilota działają jego ciężar Q i nacisk fotela N1. Wypadkowa tych dwóch sił jest siłą dośrodkową powodującą ruch po okręgu i ta wypadkowa jest skierowana do środka okręgu, czyli do punktu O. Piszemy więc siła dośrodkowa, nacisk fotela i ciężar Q. Rozpisujemy siłę dośrodkową, ciężar. Wyznaczamy nacisk fotela na pilota około 800 N. W najniższym punkcie pętli działają też dwie siły, taki sam ciężar jak u góry i siła nacisku fotela na pilota skierowana do punktu O N2. Długość tego wektora jest większa niż długość wektora Q, bowiem wartość wektora wypadkowego, który będzie różnicą N2 i Q, musi być skierowana do środka okręgu, czyli do punktu O. Piszemy, siła dośrodkowa jest równa różnicy nacisku fotela N2 i ciężaru Q. Analogicznie jak poprzednio rozpisujemy siłę dośrodkową, ciężar i wyznaczamy nacisk fotela około 2400 N.